Cześć wszystkim. Chciałbym Was zaprosić do nowej rzeczy, którą zamierzam stworzyć, a jaką jest kanał na YouTube. Kanał chcę poświęcić fotografii, którą wykonuję na co dzień, a jest to fotografia dokumentalna, fotografia uliczna. Chciałbym, żeby ten kanał był poświęcony właśnie tej tematyce, bo jest mi to najbliższa tematyka, ale nie zamierzam się zamykać tylko na tą tematykę. Chciałbym również troszkę czasu poświęcić na fotografię pejzażową, na fotografię w ogóle, na fotografię. Trochę teorii, myślę, że również praktyki. Chciałbym, żeby ten kanał był żywy, żebyście się angażowali również w jego prowadzenie poprzez podejmowanie dyskusji w komentarzach, czy być może stworzymy jakąś grupę na Facebooku, gdzie będziemy mogli publikować swoje zdjęcia, komentować je, wymieniać się nawzajem poglądami, gdzie po prostu będziemy mogli nawzajem siebie też ubogacać i po prostu być dla siebie i motywacją, i może wsparciem, stworzyć taką przestrzeń i dla mnie, i dla Was, żebyśmy mogli razem, wspólnie iść tą drogą fotografii. To, co na pierwszą nutę w tym kanale bym chciał wziąć, to w ogóle pojęcie samej fotografii ulicznej. Czym fotografia uliczna jest? Według moich takich przemyśleń, fotografia uliczna jest niczym innym jak formą fotografii dokumentalnej, dokumentującej życie na ulicy już tak naprawdę od wyjścia poza nasze mieszkanie, nasz dom. W momencie, kiedy zatrzaśniemy nasze drzwi od domu, weźmiemy aparat do ręki, to już możemy wykonywać fotografię uliczną. Wszystko to, co nas otacza, może być przedmiotem fotografii ulicznej. Mogą być to konkretne miejsca, mogą być to jakieś napotkane na ulicy osoby, mogą być to jakieś przedmioty umieszczone w przestrzeni publicznej, jakieś obiekty. Wszystko to, co tak naprawdę jest w przestrzeni publicznej, może być obiektem fotografii właśnie w tej dziedzinie fotografii ulicznej. Czy fotografia uliczna jest fotografią reporterską? Myślę, że nie. Bardziej bym obstawiał właśnie przy tym pojęciu dokumentu. Dlaczego akurat dokumentu? Ano dlatego, że kiedyś zdjęcia, które wykonamy dzisiaj, które pokazują dzisiaj życie na ulicy, za lat 5, 10, 20, 50, te zdjęcia, które dla nas być może są niczym nadzwyczajnym, mogłoby się wydawać, bo na co dzień mijamy jakieś osoby, jakieś zjawiska, czy napotykamy jakieś przedmioty, pojazdy, które dla nas dzisiaj są niczym nadzwyczajnym, to za tych lat ileś tam mogą być dla kogoś zupełnie czymś nieznanym. I właśnie z tego tytułu jest to fotografia, rodzaj fotografii dokumentalnej, ponieważ dokumentujemy to, co się co dotyczy naszych czasów. W fotografii takiej jak fotografia uliczna, ja, wychodząc na miasto z aparatem w ręku, staram się szukać czegoś, czego może ktoś z boku nie dostrzec. Takiego jak na przykład tekstury, czegoś takiego jak odbicia w szybach, czy może w kałużach. Przedstawić je w jakiś interesujący sposób. Jakichś charakterystycznych ludzi, jakichś charakterystycznych miejsc. Być może postaci, które pojawiają się w mało oczywistym dla nich miejscu. Tak naprawdę obiektem fotografii ulicznej może być wszystko to, co się na tej ulicy znajduje. Ale fotografia uliczna może być również czystym kadrem obrazującym, otaczającym nas architekturę w jakiś ciekawy sposób. Może w tej otaczającej nas architekturze znajdą się jakieś detale, które średnio do niej według nas pasują, że chcielibyśmy może zwrócić uwagę na jakiś konkretny detal i wyszczególnić go na tle danej, nie wiem, fasady budynku, czy coś, co na przykład do tej fasady nie pasuje,
waszym zdaniem, bo tak naprawdę wszystko to, co robimy w fotografii ulicznej, to jest jakby nasz komunikat dla świata zewnętrznego, dla odbiorcy, i to, w jaki sposób to pokażemy, to jest tak naprawdę nasze. Jedno jest pewne, że w fotografii ulicznej nieważne, w jaki sposób wykonasz to zdjęcie, czy ono będzie poprawne technicznie, czy będą zachowane jakieś proporcje kadru, czy ich nie będzie, czy będzie równy horyzont na fotografii, czy będzie idealne światło. To są rzeczy nie tak ważne, jak samo to, co się na danym zdjęciu znajduje. Jak to, co chcesz pokazać swojemu odbiorcy. Tak naprawdę najważniejszy jest właśnie ten obraz, nie parametry techniczne tego obrazu. Bo te wszystkie technikalia są tak naprawdę mniej ważne niż sama treść fotografii. To tak jak byśmy oglądali jakiś dokument, czy czytali jakąś gazetę, która opisuje jakieś konkretne wydarzenia. Nieważne, na jakim ona będzie wydana papierze, czy to będzie może wydruk na kartonie, na jakiejś planszy, czy będzie pięknie wydrukowana, zaprojektowana książka. A liczy się tak naprawdę treść tego, co tam się znajduje. Tak samo jest z fotografią uliczną i fotografią dokumentalną. Liczy się treść, a nie wszystkie te technikalia, które są tak naprawdę poboczną rzeczą. One są ważne, bo jeżeli źle naświetlimy zdjęcie, to nic na nim nie zobaczymy. Ale sama w sobie fotografia ma bardziej zainteresować tematem zdjęcia, a nie parametrami technicznymi. Kończąc ten mój pierwszy filmik, chcę was zaprosić do tego, żebyście zostali ze mną na dłużej i sami przekonali się, czy warto ze mną zostać na dłużej. Mam nadzieję, że będzie warto. Mam nadzieję, że zrobimy razem coś fajnego. Ja mam zamiar dołożyć naprawdę wszelkich starań do tego, żeby ten kanał był ciekawy, żeby treści na nim publikowane były ciekawe, interesujące, żebyście mogli również z tego kanału brać coś dla siebie, informacje, ale i praktyczne może wskazówki. Mam zamiar też rzucać tutaj jakimiś inspiracjami konkretnych fotografów, czy może nawet książkami, które warto, po które warto sięgnąć, linkami do filmów, do jakichś kont na Instagramie czy innych portali fotograficznych. Dlatego zapraszam cię, zostań ze mną na dłużej i przekonaj się, czy warto ze mną ten kanał prowadzić. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym filmie, a ten pojawi się pewnie niedługo, bo pomysł na niego już się w głowie jakiś tam zrodził. Mam nadzieję, że znajdę w najbliższym czasie czas, by ten film przelać na kartę pamięci, a później obrobić na komputerze. Więc zostań, zasubskrybuj, polajkuj, cokolwiek, żebym wiedział, że film i to, co zrobiłem, ma sens. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam was. Cześć!